322 tysiące. 80% to robotnicy i chłopi. Wśród inteligencji w Ormo są m.in. aktorzy, inżynierowie, literaci, muzycy i dziennikarze. Od 41 lat pomagają milicji. Dawniej ryzykowali życiem, ale czasy się zmieniają. Chociaż i dziś ich społeczna praca może być niebezpieczna. W ciągu roku zatrzymali na gorącym uczynku 11 tysięcy przestępców. Najczęściej spotykamy ich z lizakiem na ulicach. Zaczął mi irytować ruch straszliwy i nieprawidłowy w Śródmieściu. I w związku z tym, że uczęszczałem na kontrolę z Urzędu Dzielnicowego i tam uczęszczał kolega z ruchu drogowego, który jak zobaczył sposób przeprowadzania kontroli, powiedział, że pani się do nas nadaje, niech pani przyjdzie, bo pani energia da wyniki. No i tak się to zaczęło. Stycznia 1971 roku rząd odwołuje grudniowe podwyżki i ogłasza zamrożenie cen wszelkich artykułów spożywczych. Dwa tygodnie później Edward Gierek składa wizytę w stoczni w Szczecinie. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Oto nasza rzeczywistość. Wszystkim jest kartka. Ani się obejrzeliśmy, jak zostaliśmy ludźmi z papieru. Mało kto wyznaje się w tym gąszczu kuponików i numerków, grup, klas i kategorii. Każde województwo ma własne, odrębne zasady podziału i rozdziału. Sprzedawcy zapomnieli, jak się handluje. Są teraz automatami do wycinania i liczenia kolorowych świstków. 800, 3000, 900, 4000, 4000, 100, 4000, 200, 4000, 300. Wszystko się zgadza, ale na papierze. Tylko drukarnie skarbowe przekraczają wszelkie plany produkcyjne w Polsce 81 roku. Nie przybywa od tego towarów na półkach sklepowych. Nawet o same kartki nie najłatwiej. Wiedzą o tym emeryci i renciści nękani przez bezduszną biurokrację. Przychodzę tu kilka razy i nie mogę załatwić. Dobrze jeszcze, proszę panią, że pogoda jest. A jak gdyby był deszcz, no teraz tu idzie, a tu pani bardzo. Ja tam też nie mogę jak nie, bo ja się trzęsę, proszę panią. Ja mam miażdżycę tętnicy. To teraz trzeba chodzić po 10 lat. Ale jakie to, proszę pana, bałamustwo się zachodzi. Bałamustwo. Ja nie wiem, co nic nie ma. Kartek nie ma. Nic sama nie wie jeszcze. Ale za zdjęcie, gdzie pan? Potrzebuję informacji. Czy nie wiem, co proszę, 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 na wrzesień 5 osób. A maszyny drukarskie pracują niezmordowanie, w przeciwieństwie do całej naszej gospodarki. Duże miasto wojewódzkie, 28 stycznia. O, to już nie jest prawny środek płatniczy w Polsce? Owszem, jest, ale wraz z talonem. Pościel za makulaturę, halki też. Co więc robimy? To nie mennica. Tu możemy zamienić je na talony. Rolka toaletowego 1 kg makulatury, rajstopy 10 kg, żelazko 80, radio 150, dywan... Uff, tu chyba zbierała cała rodzina. Pełna tona.
Talony ślubne. Podobno przy drugiej żonie nie potrącają. Przy zakupie kalesonów złapano ponoć dwóch bigamistów. Tu zestaw potrzebnych dokumentów uraduje najbardziej rozsmakowanego biurokratę i słusznie, trzeba pilnować, a nuż jakiś staruszek kupi sobie śpioszki? Z wyprawkami sprawa prostsza, ale nie daj Boże jakiś poślizg z pochówkiem, talony ważne tylko 5 dni od daty śmierci. W Kielcach troszkę chyba przesadzono, a my sfilmowaliśmy to dla potomności. A ten? Ten nie jest niemowlakiem, nie chciał się ożenić, nie ma makulatury i nie umarł. Nasz operator ulokował się naprzeciwko bramy przy ulicy Mazowieckiej. Wejście do banku PKO, gdzie się załatwia paczki i przekazy walutowe przesyłane do Polski z zagranicy. Przecisnąć się trudno i wciąż te same twarze. Na jednego klienta 4 kombinatorów i koników. Dolary, kuponiki, kakao, biustonosze, kupimy wszystko. Pan szanowny ze wsi. Ciocia walutę przysłała. No właśnie, zaraz załatwimy bez ogonków, bez papierków, we wszystkim wyręczymy. Pan szanowny pozwoli do kawiarenki, co się tam po urzędach tłoczyć, z urzędnikami handryczyć. Paniusia z Grójca. Nie, spod Jędrzejowa, też dobrze? Po co pani towar odbierać do tego w rządowej firmie? Damy gotóweczkę, lepszy kurs niż towarzysz Albrecht. Są oczywiście ludzie nieużyci, nieujęci, odporni na wszystkie pokusy, no wprost niegrzeczni wobec ciężko pracującego konika. Najgorzej zaś, że czasami, uwaga, nadchodzą, sień i brama pustoszeją. Spokojna głowa, władza sobie pójdzie, koniki wrócą. Różni meteorologowie przepowiadają srogą zimę. Straszą brakiem centralnego ogrzewania, ubóstwem i dziadkiem mrozem. Te złowieszcze prognozy skłaniają nas do szukania pomysłów na przetrwanie tych ciężkich czasów. Każdy Polak powinien obowiązkowo zainstalować sobie kozę. Gdy zabraknie węgla, można spalić meble bądź inne domowe drobiazgi. Aby ciepło z kozy nie ulatniało się w przestworza, okna trzeba koniecznie uszczelnić. Mąka zastąpi klej. A co do tygodników, to sami państwo wiecie, które się do tego najlepiej nadają. Ten pomysł znany już był w czasach wspólnoty pierwotnej. Zastępuje mydło i proszek. Popiół drzewny po kilku dniach zamieni się w łuk. Rzucamy nowe hasło. Popiół drzewny sam pierze. Nasza dziatwa przystąpiła do produkcji proszku do zębów, na razie w skali chałupniczej. Jeszcze tylko przegląd ciepłych kurteczek. Te, które są za duże, wymieni się u chłopów na wieprzowinę. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta. Przed pierwszym śniegiem każda pani domu przeprowadza remanent. No, chyba wytrzymamy. Gdybyście państwo mieli inne pomysły na przetrwanie, prosimy o listy. 8 proszków do pieczenia. Nie, 18 proszków do pieczenia. Nie, tak, 4 proszki. Cóż z tego, że od czasu do czasu nawet pojawiają się w sklepach. Albo uszkodzone, albo już sprzedane. A co się z nimi potem dzieje, posłuchajmy. Proszę pana, ja dzwonię z ogłoszenia w sprawie pralki automatycznej. Chciałam spytać, czy to jest nowa pralka z gwarancją? Proszę pani, to jest fabrycznie nowa, jeszcze nie rozpakowana, z gwarancją. Automatyczna.
Ile kosztuje? No proszę pani, 70 tysięcy. To jest cena umowna. Państwo może dawać ceny umowne, to ja też mogę wziąć ceny umowne. Już od wczesnego świtu czekają na nie tłumy czyścioszków, którym, w co nie wątpimy, bardzo się śpieszy, aby nareszcie zrobić wielkie pranie. Proszę bardzo, państwo się cofnijcie troszeczkę, żebyśmy mogli. Potworzyły się jakieś tajemnicze masonerie, sekretne listy, cyferki. Ludzie, którzy pracują i mają mało czasu, odpadają w przedbiegach. Trudno jednak udowodnić, komu na handel, a dla kogo lokata kapitału. Nam jako pracownikom handlu trudno jest rozsądzać, czy część osób stojących w kolejce to są handlarze, czy to kupujący ludzie dla własnych potrzeb. Każdy dla nas jest klientem, kto płaci. Kiedyś mówiliśmy po japońsku nagie haki. Dziś mamy też gołe półki. Każdy towar, jaki pojawi się w sklepach, długo nie poleży. Przed 5 laty zapowiadano, że wkrótce będzie w Polsce wiele domów handlowych i super samów, że zakupy będą super luks wygodne. Rzeczywiście, tłoku nie ma. Nawet tego nie ma. Widocznie nie zdążono kupić od Japończyków licencji na rower. Niezmordowanie wystajemy w kolejkach, a nuż coś dowiozą. Proponujemy małą reformę gospodarczą. Wymianę dużych koszyków na nieco mniejsze. Po co dźwigać tyle powietrza? Ten reportaż to już trochę historia. Powstał parę miesięcy temu. Tak zwane trójki społeczne miały sprawdzać, czy chorzy na zwolnieniu są rzeczywiście chorzy. Pan 3 dni ma tylko zwolnienie lekarskie. Czy to jakaś poważniejsza choroba? Mam 6 dni zwolnienia. Proszę? 6 dni. 6 dni, tak? Grypa czy coś poważniejszego? Pan się leczy u której pani doktor? Zwolnienia okropnego, głowy, temperatury dostał. Czy pan będzie mógł podpisać, że myśmy pana zostali w domu, prawda, że pan jest w łóżku chory? Mogę. Wobec tego, co wypada, tylko panu życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Jeżeli pan się będzie źle czuł, to radzę iść do lekarza. Akcja społeczna przypominała niestety najścia na prywatne mieszkania. Męża nie ma, rozpoczyna się istne śledztwo. Proszę. Proszę. Do huty do lekarza pojechał? Do 21 na zwolnienie lekarskie. Nie musiał wychodzić, chyba na zastrzyk, że pojechał. Tylko pani nam tutaj podpisze, dobrze? Za nieobecność męża, pod nieobecność, dobrze? Jeszcze. Bo jeszcze zostawimy taką karteczkę, dobrze? I mąż się zgłosi do nas, do działu spraw osobowych, dobrze? Odwiedzimy teraz następnego chorego i zbadamy, w jakich okolicznościach nabawił się czy raka i czy aby na pewno leży w łóżku. Teraz od 17. A przedtem od 13. Aha, to był pan. Wczoraj miał, był lekarz. Drugi raz. I ma przedłużony pan. Tak. Aha, i przedłużony pan ma zwolnienie, tak? A co się stało? Lekarz stwierdziła, że to czyli. Ile przy tym trójki zmarnowały czasu, ile napsuły ludziom krwi. Rzadko padało pytanie, czy chory nie potrzebuje opieki i pomocy. Chyba ten przepis i te metody czas odłożyć do lamusa. Niech za zdrowie chorego odpowiada lekarz. Żletki? Panie, jak dostanę te 5 kartonów, to od razu rozchodzi się. Kłótnie, panie, handlarze mi kupują wszystko. A co naprawdę się dzieje w ludzkim Wizamecie, fabryce żyletek? Produkcja na pełnych obrotach, ale nie można nastarczyć. Mężczyźni, gładząc frasobliwie swoje nieogolone oblicza, zastanawiają się, dlaczego ten artykuł pierwszej potrzeby jest chomikowany, skoro fabryka nie ma żadnych kłopotów materiałowych.
Produkcja została zwiększona i codzienna porcja jest natychmiast wysyłana na cały kraj. No cóż, sami sobie utrudniamy życie. Chciałam się zapytać, czy są żylety? Nie ma. Dlaczego nie ma żylety? Proszę pani, dlaczego? Dostawy są w zasadzie jednakowe cały czas, tak jak były do tej pory. Niestety ludzka mentalność po prostu jest taka, że zamiast jednej żyletki, to człowiek kupi paczkę, ewentualnie dwie paczki. Tyle ludzie wykupują. Gdzie pędzisz? U szwagra na ósmym piętrze. Tak witają się dziś podobno niektórzy nasi sąsiedzi. Ale i tak wiedzą sąsiedzi, gdzie kto siedzi i co robi. Zapach zacieru jest taki sam, choć aparatura typu portable przypomina raczej sprzęt wybitnego naukowca chemika. W terenie inaczej. Po ludowemu, zgodnie z tradycją. Ale to tego samego gospodarza są. I od sierpnia pan tutaj mieszka? Tak. I nic pan nie wie na ten temat tych beczek? Nie, no bo ja przecież byśmy robili za Warszawą, teraz przyjechałem, ile chyba, 3 dni temu. Ja bym nie wiem, półtora roku teraz w domu w ogóle. Panie śledzie, w trakcie dokonanego przeszukania odnaleźliśmy zacier w ilości 150 litrów. Aż żal patrzeć. Tyle zmarnowanego cukru i drożdży. Wzmożone działania milicji dotknęły szczególnie tych, którzy z pędzenia bimbru na sprzedaż uczynili sobie źródło niezłego dochodu. Materiał dowodowy poddawany wnikliwej analizie, choć dostarczono go w butelce markowej brandy. Ostateczny wynik badań? Wysoka grzywna. Niestety płacą bez ociągania i dalej pędzą. Już król Sobieski pod Wiedniem gustował w tym napoju. Szkoda, że nie doczekał epoki ekspresów. Nasze bary kawowe przeszły na bazę najwyższej techniki. Niestety walka o nowe toczy się ze zmiennym szczęściem. Tak zwana kawa po polsku nadal nam grozi. A co z ekspresem? Zepsuty. Nieczynny. Chwilowo nie działa. Na razie w naprawie. Śrubki brakuje. Ciężkie pieniądze wydaliśmy na zakup ekspresów i oto rezultaty. 90% kawiarni wróciło do piastowskich metod parzenia. Złośliwi mówią, że w ten sposób łatwiej nabrać klienta. Trzeba będzie uruchomić wyższą szkołę inżynierii ekspresowej, bo psuć każdy potrafi, a naprawić nie ma komu. Ładna? A jakże z Wólczanki? Elegancja, Francja, moda i szyk. 420 do kasy i szpanujemy aż miło. Pierwsze pranie. Robimy to tak, jak i każe instrukcja. Woda odpowiednia, proszek właściwie dobrany, nie szarpiemy, nie wykręcamy, nie prasujemy. Efekt piorunujący, koszula aż lśni, ale tylko miejscami, wokół metalowych guzików, duże rdzawe plamy. Plamy nie chcą ustąpić za żadną cenę ani nam, ani specjalnym środkom chemicznym, ani pralniom, które wiedzą, czym to pachnie i odmawiają czyszczenia. 2 miliony takich rdzewiejących guzików wyprodukowały zakłady Galmet z Głuchołazów. Ich dyrekcja od 30 lat współpracująca z Wólczanką nie wiedziała, że guziki przyszywane będą do koszul. Kredyty dla młodych małżeństw. Podwyższono je niedawno do 150 tysięcy złotych. Otwarto nawet specjalne sklepy dla ich realizacji. Tu młodzi pytają o sprzęt stereo i kolorowe telewizory. Daremnie. Natomiast po czarno-białe nie ma tłoku. W Emilii odwrotnie. Kolejka już o 5 rano.
Tuż po otwarciu wyścig do upatrzonych kompletów kredensów foteli tapczanów. Chwileczkę, nie tak szybko. Nie ten kupi, kto najszybszy. Pierwszeństwo mają kredyty przyznane pół roku temu. Zestaw idzie jak woda, cena 100 tysięcy. Sypialnie za 18 nie budzą zainteresowania. W sklepach gospodarstwa domowego frania nie ma powodzenia. Młode małżeństwa chcą robić rodzinne pranie tylko w pralce automatycznej. Dla ułatwienia sklep wprowadził zapisy na zapisy. I tak jest z kredytami. Klientela grymaśna, a handel w każdym sklepie inaczej odczytuje przepisy. Czas to unormować. Dzięki zachodnim kredytom Polska zmieniała się w oczach. Rozpoczęto wielkie inwestycje. Budowano drogi i fabryki. Po wprowadzeniu wielkiej płyty dynamicznie rozwijało się budownictwo. I nareszcie można oglądać amerykańskie seriale. Do Polski zaczyna więc oficjalnie przenikać zachodnia kultura. Na ulicach pojawiają się hipisi. Kochali się, pobrali się, a co było potem, posłuchajmy. Problemy mieszkaniowe zaczęły się w dniu naszego ślubu. Mieliśmy tylko, tak jak większość ludzi z naszego pokolenia, książeczkę mieszkaniową. W podobnej sytuacji znajduje się mnóstwo młodych małżeństw czekających na normalne mieszkanie. Po wielu długich staraniach dostaliśmy mieszkanie rotacyjne, pokój 10 metrów kwadratowych. Teoretycznie po 2 latach powinniśmy dostać mieszkanie docelowe ze spółdzielni. Jesteśmy członkami spółdzielni prawie 9 lat. Wiele osób z naszego pokolenia ma jeszcze gorzej. Nam też radzono poczekać z małżeństwem do momentu otrzymania mieszkania, ale gdybyśmy chcieli rzeczywiście czekać, to i mając 40 na karku, nie mielibyśmy ani mieszkania, ani dziecka. Musieliśmy zrezygnować z naszych ambicji zawodowych. Nie można dobrze pracować, uczciwie, kiedy człowiek musi myśleć o dachu nad głową. Musiałam przerwać doktorat. Mąż musiał zrezygnować nawet z obrony pracy dyplomowej. Po to tylko, żeby nie mając dyplomu, zarabiać troszkę więcej. Jeśli mamy dziś niewielkie możliwości inwestycyjne, to powinniśmy je skoncentrować przede wszystkim na budownictwie mieszkaniowym. Dziecko na interwencję wojewody zamieszkało w hotelu OHP. Razem z mężem w ciągu dnia przebywało ze mną. Kiedy córeczka miała 3 tygodnie, w wyniku starań pielęgniarki środowiskowej skierowano sprawę do sądu. Kiedy, jak to mi powiedziano, dla dobra mojego dziecka, Berenika miałaby znaleźć się w domu małego dziecka, pomyślałam sobie, że lepiej gdybyśmy byli typowym marginesem społecznym. Naszym dzieciom byłoby wtedy lepiej. Błędem moim, mojego męża, było to, że tak bardzo ufaliśmy w uczciwą, urzędową, normalną drogę starania się o mieszkanie. Zaufaliśmy przepisom, dokumentom, władzom. Przegraliśmy. 1 czerwca 1973 roku ruszyła taśmowa produkcja Fiata 126. W kraju pustych szos powstał pierwszy produkt masowego pożądania. Dużo, dużo więcej było dowcipów niż aut do sprzedania. Ale i tak były powody, żeby władza mogła się puszyć, a telewizja miała kogo i co dopieszczać. Maluch trafił do poezji i pieśni. Telewizja nakręciła pierwszy w swoim dorobku spot reklamowy z Fiacikiem w roli zwycięzcy. Polska rośnie w siłę. Ludziom wierzą.
Minęła godzina 8, program trzeci z Warszawy, kolejne wiadomości, czyli kolejny serwis informacyjny Trójki. Tadeusz Cichomski. Amerykański minister obrony Kaspar Weinberger oświadczył, że rząd Stanów Zjednoczonych nie zamierza wycofać się z polityki sankcji wobec Polski i Związku Radzieckiego. 28:03:28 Monika Olejnik, dyżur reportera. Świetny pomysł kolegów z radiowej Trójki. Temat dla reportera, czyli co gnębi słuchaczy i w czym można im pomóc. Mam program trzeci. Dużo butelek różnych. Przez parę lat je składaliśmy do piwnicy. No i teraz może był porządki, chciał je usunąć, pojechał do skupu. Tak. Zdało, że przyjmują tylko i wyłącznie butelki po wódce. Natomiast powinien. W ogóle nie chcą ich oglądać. Proszę pani, więc ja spróbuję na to pytanie pani odpowiedzieć w naszym bloku popołudniowym między 16 a 17. Dzień dobry panu, czy jest pan kierownikiem tego punktu skupu? Czy mógłby pan mi powiedzieć, jakiego rodzaju opakowania szklane państwo skupujecie? Jakie rodzaje opakowań? Tych butelki kupujemy, a nie opakowania. Jakiego rodzaju? Wszystkie plus Mirandy, Pepsi Coli litrowych i Pepsi Coli małych. A butelki i kwadratowych. A powinien 0,75. Proszę pana, a jak słyszałam, pan po winach importowanych nie skupuje nie, butelek. Nie. A dlaczego? Bo one są 0,70, a my skupujemy 0,75. I dostałem, proszę panią, pismo od dyrektora, żeby, głównego dyrektora, żeby tych butelek nie kupować. Proszę pana, czy według pana to jest słuszne, że się nie skupuje wszystkich opakowań szklanych? Nie wiem, proszę pana, to już mnie niech pani tego nie pyta. Jestem tylko na pensji. Ja mam 4200 zł plus tam za odpowiedzialność i do wszystko. Rozmowa. Cóż, butelkowy problem nie pękł. Od 37 lat trzyma się dzielnie, choć na jego temat nagrano już wiele kilometrów taśmy. Trójce życzymy samych skutecznych interwencji. Oblewanie skończone, goście już wyszli, teraz możemy spokojnie na zimno przyjrzeć się naszemu wymarzonemu mieszkanku. Trzeba przyznać, że niektóre elementy wyposażenia natychmiast rzucają się w oczy. Od razu wiemy, jakimi drogami krąży po naszym domu woda i gaz. Panowie budowlani z przedsiębiorstwa numer 2 Muranów postarali się, abyśmy o nich długo pamiętali. Oto wykwintna wizytówka. Tak wyglądają podłogi we wszystkich niemal mieszkaniach na kole przy ulicy Sowińskiego. Łazienka gazowa, trumienka gotowa. Nie wiadomo tylko, czy najpierw nastąpi wybuch, czy też przedtem woda zaleje cały lokal. Za to świeżego powietrza nigdy nie brakuje. Praca architektów, kosztowne materiały, zmarnowane z winy partaczy. I na to wszystko nie można nawet trzasnąć ze złości drzwiami. Ja nie wypuszczę braku. To hasło jest dziś szczególnie aktualne. Bo jakże często tak się nas właśnie ubiera, takie nam szyje buty, takie buduje mieszkania. Za każdą taką robotę płacimy z własnej kieszeni. Rozpanoszyło się bezkarnie partactwo. Knocą, biorą za to pieniądze, dostają nawet premie. A nas zalewa. Wychodzą na chwilę i nie wracają przez wiele godzin. Jeszcze jedno piwko. Mamy przecież czas. Licznik stuka. Stuka na nasz koszt, bo to my pracujemy na nierobów i obiboków. A ty śpi, zanurz się w noc ciemną. A ty śni, śni, że jesteś ze mną. Pracując tak i w tym tempie, nie dogonimy nikogo na spieszącym się świecie. Ci dwaj panowie przepijają też naszą przyszłość i nasze pieniądze. No nie, nie jest już tak źle jak przed 15 laty. W sklepach brakowało nawet papieru.
Niedościgłym marzeniem były plastikowe woreczki. Przez te lata zbierały się różne rady i komisje, aby podciągnąć, rozszerzyć i w ogóle zapalić znicz nowego. Przed 5 laty podjęto decyzję odrzucenia brzydkich, szarych etykiet. Rok 67. Znów te same wzory i kolory. Coraz trudniej rozpoznać gatunki towaru. Eksportowe czy poznańskie? Śliwki czy jeżyny? Właściwie w smaku i tak się nie różnią. Kwitnie dziwna moda na opakowania zastępcze opakowań zastępczych. Wciąż na etapie szarego papieru i ołówka kopiowego. A tymczasem w całym świecie panuje dziś zasada. Dobrze opakowany to jakby już sprzedany. Sztuczne tworzywa, folie, plastiki, specjalne maszyny do ich formowania w najmodniejsze kształty. W Moskwie podczas międzynarodowej wystawy tej branży gospodarze zakupili wiele nowości. Nawet Breżniew i Kosygin znaleźli czas, aby pokazać, jaką wagę przywiązują do tego problemu.